Nie nagrywaj. Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj akurat mamy taki dzień, gdzie... Czekaj, nie inaczej. Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj w środę, 24 sierpnia, akurat mamy taki dzień, gdzie w czterech wspólnych głębnikach, na mianowicie tutaj w Czersku, gdzie teraz jesteśmy, w Kosakowie u Maćka Wudzika, na Mazowszu, w miejscowości Czarna, u kolegi Roberta Fedorowicza, jak również u Henryka Pawlickiego w Miejskiej Górce odbywają się loty. Loty konkursowe są tutaj u kolegi Sebastiana i u kolegi Maćka i u kolegi Roberta na Mazowszu, natomiast na Miejskiej Górce jest lot treningowy. Tutaj dzisiaj kolega Sebastian, zobaczmy, stres ma duży z przygotowaniem gołębi, nawet już od paru dni nie goli, tak się przygotowuje namiętnie. Tutaj ten dzisiaj przypilnował wypuszczenia gołębi, planował pierwotnie o godzinie 7 bodajże rano, tak? Nie wiem kiedy. O 7 miała siła wpisane, ale teraz się okazało, że puściliśmy już o godzinie 10, zostały wypuszczone ze Szczecinka, to jest kierunek zachodni. Gołębi poszło na lot 166, tam na stronie internetowej wszystko widzimy, kilka gołębi pauzuje, ale może o tym już powie nam Sebastian. No dokładnie, zostało zakoszowanych 166 plus 4 rezerwowe, które nie zostały aktywowane. No 5 gołębi tutaj po uzgodnieniu tutaj z właścicielami nie zakoszowałem, bo po prostu późno wróciły z tych poprzednich. Miał kondycji odpowiedniej, a po co stracić? No, jeszcze parę ma jest. Jakby coś ze skrzydłem, prawdopodobnie uderzył gdzieś i to bez sensu by było go też wkładać. No pogoda jak widać tutaj akurat w Czersku jest już się powiedzmy wyklarowała, a w Szczecinku praktycznie jeszcze pół godziny temu mgła zalegała. Nie? Zresztą nie tylko... Ja mam dzisiaj problemy z wypuszczeniem, wiem, że oddział Torun gdzieś tam pod piłą stoi, tutaj Maciej Wudzik też coś długo, tak, Maciej chyba nawet też wracał, planował. Dzwoniłem, kontaktowałem się za chwilę o tym porozmawiamy, bo przedstawimy jak wygląda sytuacja na innych gołębnikach, bo akurat od rana, gdzie to kontrolowaliśmy, a natomiast tutaj się skupmy jeszcze na gołębniku tutaj kolegi Sebastiana. No teraz mam tutaj, czas przestawiłem na 10.30, tam na miejscu będzie potwierdzający prezes oddziału Szczecinek, także on też, mam cały czas z nim kontakt, także myślę, że się uda. O 10.30 dopiero będą, czyli nie poszły jeszcze? Nie, jeszcze nie. A, myślałem. O 10.30. Tam jak wyjeżdżałem z domu, to była godzina 10. No miałem nastawioną, ale no jeszcze kazał się wstrzymać. Sebastian jest w tej dobrej sytuacji, bo on dopiero może tutaj uruchomić, natomiast na innych gołębnikach już niestety zostały loty rozpoczęte, także ten czas zostanie skorygowany dopiero później. Ja wiem, dlatego ty nie miałeś rozpoczęty lot jeszcze. Gdzie indziej już mieli rozpoczęty, także tam proszę się nie dziwić, że na przykład jest godzina 7 podana, a później te prędkości, a to już po zakończeniu lotu zmienią się, gdyż po prostu nie chcemy manewrować. Umie się jeszcze, lot po prostu nie uaktywnił. Dokładnie. Także tutaj mamy kibiców też, którzy przyszli, dzisiaj dużo ilości nie ma, koledzy się może przedstawią. Kwiatkowski z Wąbrzeźna. Z Wąbrzeźna, to jest oddział tutaj niedaleko całkiem, jak się jedzie na Toruń, kolega. Starzyński też. Też z Wąbrzeźna razem, o właśnie, a tutaj? Rytleski, Czersk. Czersk i... Łakomy Jarosław Czersk. Tak, tu kolega Jarosław Łakomy, tutaj właśnie dla oddziału Czersk, kiedy wypuszcza gołębie, zawsze nam tu filmuje. On tak mówi, że nie chce być filmowany, ale... Zimmy się śmieje, dobrze. Nic, będziemy czekać tutaj. Tutaj widzimy, są przygotowane wloty. Kolega Sebastian powie nam coś jeszcze może o kolejnych lotach, jak będą tutaj, jak planuje. No kolejny lot, tak, praktycznie tym samym planem chcę lecieć jak w zeszłym roku, czyli następny lot będzie z Połczyna Zdroju, 123 km, bodajże tutaj 125 może do tego gołębnika. Kolejny lot to chyba z Reska, tam 170 km, no później Stargard Szczeciński i wtedy pewnie lot z Niemiec. No, mam nadzieję, że tu... Pogoda nam planów pogoda nie pokrzyżuje, bo to tutaj naprawdę już jest końcówka sierpnia i praktycznie tu wczoraj nawet się nie zapowiadało, że taka mgła tam będzie się tak długo utrzymywać. No to też właśnie w oddziale nawet loty są dopiero teraz, pierwszy lot na młode będzie dopiero teraz ten weekend. Tutaj dużo w koło oddziałów planowało właśnie w zeszłym weekend. My od razu mieliśmy zaplanowane później właśnie teraz nadchodzący weekend, lot pierwszy. A te oddziały, które właśnie chciały wystartować już w zeszły weekend, to w większości, prawie że nikt w niedzielę tutaj na naszym terenie nie wypuścił, bo praktycznie całą niedzielę deszcz padał, nie? Także niektóre oddziały po prostu wypuściły gołębie, przełożyły ten lot na sobotę, a niektóre nawet, jak się nie zaliczały loty do GMP, to nawet tak wiem, że Toruń to nawet dzisiaj robi, nie? Tak. Tuchola wiem, że w niedzielę koszowała gołębie i wypuściła w poniedziałek i miał... Oddział miał jakieś modyfikacje trzeba dokonać, lot. Że już po prostu pogoda jest taka, a nie inna. Widzimy sami po stratach, jakie noszą oddziały czy hodowcy, tutaj szczególnie czy na wspólnych głębnikach. Nie są to no takie tu też normalne. Na jednym właśnie locie tu się wydawało, zakoszowałem głębi. No rano tak nie zakoszowałem, bo tu popadywało i
ale przejaśniło się i mówię, zakoszuję te gołębie i tu pojechałem na 25 km. Wracałem, no nigdzie nie padało, ale zachmurzenie było, nie? I te gołębie nie chciały się tu jakby na wschód przebić, bo ciemne chmury były i tam 20 parę gołębi niestety, kurczę, nie wróciło, nie? No bez takiego kawałku, Rosja koncentruje wojska przy granicy tam z Ukrainą, no, gdzieś to na wschód. Zresztą u nas inny wspólny gołębnika też tak, czy no, prywatnie tu hodowcy też wywozą, też niektórzy mają duże straty i nie wiadomo, co to w tym roku każdy tu się głowi, co to może być przyczyną, nie? Ale tak naprawdę to... Nie wiadomo, nie? Nic, będziemy czekać. O godzinie 10.30 nastąpi start gołębi, 92 km. Mieliśmy nadzieję, że to będzie około godzinę, półtorej, co? Gdzieś zobaczymy. No wiatru praktycznie jest bezwiecznie, także no, zobaczymy, czy przyjdą tu. No dobrze. Najważniejsze, żeby dobrze wystartowały. Te koledzy mają gołębie, które tutaj na wspólnym gołębniku reprezentują ich gołębniki? No tak, 6 tu. Kolega 6 ma, ale chyba 7 dał, tak? Dałem 7. Dałem 7, jeden zginął tutaj. Tutaj kolega kibicować tylko przyjechał, czy ma też? Tak, kibicować. Tylko tutaj razem z, tak, z oddziałem rzeźnik. A kolega ile ma gołębi? 3. Wszystkie są? Nie, 4 były, 3 zostały. Dwa, właśnie tu chcę powiedzieć, bo aktywowaliśmy tu 14 gołębi rezerwowych i dodatkowo na ten lot pucharowy pula się zwiększyła o 2100 zł, bo właśnie co niektórzy hodowcy, na przykład niektórzy tam dali 8 gołębi, 8 do tej pory się utrzymywało, żaden nie zginął, ale była ta zasada, że te gołębie rezerwowe przyjąłem i dzięki temu... że się utrzymały te gołębie, to pula wzrosła, nie? I o 2100, tam jeszcze dokładnie podzielimy te pieniądze na ten lot pucharowy ostatni, jakby dodatkowa pula będzie. No nic, a my będziemy tymczasem czekać, aż gołębie najprawdopodobniej właśnie z tego kierunku, bo tam mamy właśnie kierunek zachodni, tam skąd ze Szczecinka powinny tutaj one nadlatywać. Tutaj czekamy u kolegi Sebastiana na przylot gołębi. Ale w międzyczasie oglądamy sobie tutaj na stronie internetowej wyniki z lotów, które się odbywały wcześniej. Mamy akurat właśnie tutaj listę u kolegi Maćka Wudzika w gołębniku w Kosakowie. W Kosakowie tutaj, popatrzmy, przyleciało już gołębi, popatrzmy ostatniego, zobaczmy, 357 gołębi. Tam oczywiście, tak jak mówiliśmy, te dane, które są na początku, będą troszeczkę zmodyfikowane, gdyż kolega Maciek planował wypuścić z Sianowa, ale były bardzo duże mgły i w rezultacie puścił gdzieś z odległości troszeczkę mniejszej, pod miejscowości Jarosław, czy Jarosławiec, przepraszam. To jest gdzieś około chyba 120 km i godzina nie była 7, tylko chyba 8.45. Oczywiście tutaj, kiedy teraz program chodzi, nie możemy za bardzo korygować tego. Dopiero kiedy zakończymy lot, te dane wprowadzimy. Oczywiście te prędkość w metrach na minutę ulegnie zmianie, natomiast kolejność się oczywiście nigdy nie zmieni. Natomiast popatrzmy, przyleciało 357 już gołębi, czyli straty nie są duże, bo miał zakoszowane 375 gołębi. Przy okazji też zobaczmy sobie na gołębnik w miejscowości Czarna u kolegi, sobie tutaj zaraz zobaczymy, u kolegi Roberta Fedorowicza. Tam było zakoszowanych na lot 1123 gołębie, z tego co pamiętam, i też te gołębie widziałem, już przyleciały, z tym, że nie mieliśmy kontaktu z Robertem, miał cały czas telefon zajęty, wiadomo, pewnie każdy dzwoni, tutaj 1100 i tutaj czas wypuszczenia, nie podejrzewam, że po tej godzinie troszeczkę musiał zmodyfikować, ale zobaczmy, jak wygląda lista. Tych gołębie przyszło o godzinie 9.53, czyli na pewno też czekał, pauzował, i tych gołębi przyszło już tutaj. Zobaczmy, pierwszy to był Styczek Maciek, Wojciech Marciszewski, Tomasza Budkowskiego, Ostrowskiego. No tam dalej będziemy oglądać, można sobie zobaczyć. I z tych gołębi, 1053 gołębie już na ten moment są odbite, czyli brakuje około 70 gołębi. Przy takiej dużej ilości jest to bardzo dobry, że tak powiem, skuteczny taki rezultat. O. Tu widzimy te gołębie, no możemy sobie tutaj porobić. Tutaj pooglądać, przepraszam. O. I jeszcze dzisiaj na Miejskiej Górce u kolegi Henryka Pawlickiego jest jeszcze lot, zobaczmy, na Miejskiej Górce. O, Heniek wypuszczał, zobaczmy listę, on robił bez koszowania, a jeszcze nie ma. Z tym, że kolega Heniek też te gołębie, nie wiemy, czy wypuścił, zobaczymy, bo każdy właśnie tutaj modyfikował i w zależności od warunków pogodowych to wszystko jest z tym związane. Tutaj w dalszym ciągu, czekając na przylot gołębi w Czersku, obserwujemy, co się dzieje na innych wspólnych gołębnikach, i tu mamy akurat teraz listę gołębi, które przyleciały na wspólnych gołębników w Miejskiej Górce, czyli to jest ostatni z gołębników, które tutaj 4 dni organizowały loty. Przypomnę jeszcze raz, 3 konkursowe na Kosakowie w Czersku i w tym Kosakowo-Czerski na Mazowszu. Natomiast teraz czekamy tutaj właśnie na ten przylot gołębi w Czersku u kolegi Sebastiana, ale w międzyczasie, tak jak obserwujemy, że 250 gołębi przyleciało już u kolegi Henryka Pawlickiego w Miejskiej Górce.
Nie wiemy, ile on tych gołębi zakoszował, bo gołębnie on robił lot bez koszowania, taki trening, natomiast sobie kiedy tutaj jeszcze raz wejdziemy, o właśnie, zobaczymy, ile ostatnio miał, zobaczymy listę, ile mu przyszło. O, tu zobaczmy, to było, podejrzewam, że ta ilość się dużo nie będzie różniła. O, jest, tutaj muszę przesunąć, sekundeczkę. Miał tych gołębi, widzimy 331, to też podejrzewam, tyle też mniej więcej wypuścił. Czyli jak mamy 250, to będzie troszeczkę jeszcze brakowało, ale tu czekamy te gołębie, a już zaraz zobaczmy tu u kolegi Maćka Budzika, 361 jest już tych gołębi, czyli 14 gołębi tylko brakuje z tego lotu. O, tak sobie możemy tutaj ładnie pooglądać, na Mazowsze zaraz też wejdziemy jeszcze raz zobaczyć. No jest właśnie ciekawie, że tutaj możemy sobie siedzieć, obserwować w środek tygodnia, a my mamy tą atrakcję. Będziemy się starali też takie atrakcje w przyszłości kolegom tutaj przygotować na innych lotach. Planujemy też robić taką serię lotów zimowych, tam u kolegi w Kosakowie, tu w Czersku też. Patrzymy sobie w międzyczasie, ile przyleciało u kolegi Roberta. 1084, czyli brakuje tu już jeszcze około 16, 23, 39 gołębi. Czyli jest bardzo dobry wynik tutaj. O, tutaj słyszymy w międzyczasie, kiedy czekamy na gołębie. Kolega Sebastian, bardzo tak rezolutnie, nie żartujemy, ale planowaliśmy rano wypuścić to po polocie, ale za chwilkę kosiarka zakończy, daj koszyka. Co? Nie zrapię teraz. To kto wziął to? Zamówił? Właściciel terenu. Tak dbał, widzisz, tak jak dba. My tylko się pojawiliśmy, już chciał wykosić, nie? Ja tu koszę jakiś. To kosić właśnie widzimy, no dobrze. Niech sobie pojeździ kosiarka, ona za chwilę, kiedy gołębie zaczną przylatywać, to będzie pewnie wyłączona. Co, załatwiłeś? No tutaj wykosi. Dobrze. Widzimy na wspólnym gołębniku w Czersku, jest coraz więcej kibiców, samochody się zjechały. To, że gołębie były tutaj troszeczkę później wypuszczone, też pozwoliło, że hodowcy, którzy mieli taki rodzaj pracy, który umożliwiał w takim tygodniu, dzień powszedni, z niej, że tak powiem, zwolnienie się, wyjście, przyszli kibicować. Popatrzmy, tutaj stoją, czekają tu za plecami na mieście, tutaj kosiarka, ale ona zostanie. Co gołębi nie ma, to ich nie straszy. Tam patrzyliśmy sobie na stronie internetowej, na tych wspólnych gołębnikach, gdzie dzisiaj się odbywały jeszcze loty, czyli tutaj na Mazowszu jest ponad 1100 gołębi, już im brakuje tylko 22-23 gołębi, bo tam było 1123 zakoszowane, u kolegi Maćka Wójcia to było 10 tysięcy, nawet jeszcze mniej, i u kolegi Henryka Pawlickiego, tam nie wiemy, ile było zakoszowanych, ale też jest ponad 300 już gołębi, zobaczymy tutaj, ile będzie u Sebastiana, przypomnijmy, 166 gołębi zakoszowanych i lecą za godziną 2 km. Pogoda się tutaj coraz lepsza robi, oczywiście chmurki są, ale już nie jest tak, na takich deszcze i mgły, jak były rano. No pojawił się jakiś gołąb, tu wszyscy się zastanawiają, czy to jest gołąb akurat z tego lotu. Zobaczymy, dwa są nawet, o pewnie tak, zobaczymy zaraz. To jest i grupa, o też jest, a zobaczymy. To już dzisiejszy ostatni lot z tych wszystkich gołębników, które tutaj obserwowaliśmy wspólnie. To te były, nie? Te. Na słońcu. Zobaczymy zaraz. Tam do komputera ktoś siądzie, nam zaraz powie, kto będzie zwycięzcą, który gołąb będzie zwycięzcą tego lotu. O. Którą godzinę mamy? Którą godzinę? 12. 12, czyli godzinę. O. Dwa siadają tu. Tu kolejne. Kto? Czyli to? Tam ktoś siedzi? Nie. Mały siedzi, nie widzi. Będziemy patrzeć. Pierwszy Zenon Okrajni, Biesek Sawicki, Tomasz Bobro, Wiesław Galiński. No tam po kolei wchodzą. Będziemy patrzeć zaraz sobie. O, wchodzę, jest grupa kilkunastu gołębi. Około 20-30, tak. Zaraz sobie zobaczymy je. Zobacz tam, bo tam pierwszy był, one się zaraz tam... Okrajni. Okrajni, ja widziałem. Patrzyłeś, Biesek tam był, tutaj Biesek z oddziału chyba, tak? Biesek to z oddziału? Tak. No. Za płoty. I płowy to ten pikły tutaj. Nie wiem, zobaczymy sobie tutaj, o, zobaczymy, bo tu... Ile ich jest? Ile ich jest, pokaż Seba, na dół zjedź. Pierwszy gołąb, widzicie, niezakoszowany, czyli Wysocki Weber by wygrał. No, to niestety.
To nie pierwszy. Ząb rezerwowy, tak, który... Nie, to nie był pierwszy, on jest po prostu niezakoszowany. No, ty, to co 59-52. Weź to nie, na dół, to trochę dalej było. Na dół zjedź, ile jest gołębi. O. W tej chwili jest 28 gołębi. Wysockiego Weber. Bochenczaka, Wysocki Weber. A pierwsza trójka jak jest? Tutaj posortujemy o miejscami i widzimy. Pierwszy jest gołąb Zenon Krajni, Biesek Sawicki, Galiński, Tuchola 2C, Kopernik. Kopernik to Waldka Wojciuka? Tak. Nie wiem, czy tu widać, jak to, bo pod słońce trochę mamy. Ale kolejny Zenon Krajni, Zenka z oddziału Helm, no to jest bodajże, tak? O, popatrzmy. Prędkość jaką mają, bo tu było dobrze wpisane wszystko, to jest 1028. O, o zobaczmy. 1028 metrów na minutę mają. Jest 30 gołębi prawie. Oh. 166 zakoszowanych. Pierwsza grupa widzimy przyszła o tej koło 12, tak? No tak, zobaczmy. Dwa gołębie niezakoszowane doszły, to będzie na przyszło troszeczkę więcej. Co ciekawe, takie zawsze gołębie niezakoszowane się pojawiają właśnie na lotach konkursowych czy treningowych zawsze. O. No czekamy na kolejne ptaki. Musieliśmy długo czekać. Pojawiła się kolejna grupa. Co 8-10 gołębi. 2, 4, 6, 8, 10 gołębi mniej więcej. Tam przypominamy po tych 28-30. Jak pojedyncze sztuki wchodzą, to nie jesteśmy w stanie to od razu kontrolować, ale tam na internecie wszystko widać. Natomiast tu sobie popatrzymy, jak one siadają. O, są kolejne ptaki. O. Teraz się bardzo gorąco robić zaczyna. Nic nie wieje praktycznie. Tutaj gołębie krążą. Widzimy, kibice patrzą. Tu któryś gołąb z kibiców tutaj jest, czy nie? Nic się nie odzywa, czyli pewnie nie ma żadnego. Pierwszy gołąb, przypomnijmy, kolegi Zenona Okrajni. Tam jeszcze też chyba kolejny, też jeszcze jeden z nich był, siódmy czy ósmy z tej hodowli. Kolega Zenek z Chełmna, to jest oddział. O, czarny teraz siat. Czarny, Seba, ten czarny to czyj to jest? On będzie wiedział, to charakterystyczny gołąb. Słońce, zobaczmy, coraz mocniej świeci. O, tylko mam tylko tak lekki rzut. Zrobię o ten czarny wszedł teraz, to zaraz będziemy wiedzieć. Jeden siedzi na dachu, a my czekamy na pozostałe ptaki. No tutaj kolega się nie odezwał, jak pytałem, czy są, ile gołębi już masz? Trzy. Z ilu? Z sześciu? Sześciu. Sześciu, no to jest dobrze. No pierwszej grupy, połowa jest to. 38 gołębi jest, teraz, które przyleciały. Pardon, dwa więcej, bo dwa odbiły się niezakoszowane. Się zawidzimy, tak jak mówiłem, zabierają się zawsze. Te gołębie? Pamiętasz, z czego się wywodzą? Jakich ty gołębi masz hodowlę? To syn się na tym syna znam. Właśnie, przypomnijmy, kiedyś, kiedy byliśmy u kolegi Andrzeja Głazika w Toruniu, tam w siedzibie firmy Prima w Lulkowie, spotkaliśmy syna. Syn właśnie mówi, że tata się zajmuje gołębiami też, tak? Właśnie. No, odpomagam. Tatę właśnie spotkaliśmy, no. Te, ale tata przyszedł kibicować akurat z osób tutaj, które są obecne, to masz trzy gołębie. Czy ktoś jeszcze ma? Ktoś jeszcze ma tutaj gołębie, Kaziu? Jeden. No i jest, widzisz, o. Ale jeden. O, i trzy kolejne się pojawiły. O, popatrzymy. No tam się już nie będę zwracał kamerą, bo gdyż słońce świeci, to oślepi nam tutaj obiektyw. Widzimy, grupa jest rozdarta. Ze 166 gołębi mamy 38 odbitych. Trzy gołębie jeszcze w powietrzu, ale mamy dzięki temu możliwość dłużej podziwiać przylot. Kolega Sebastian się teraz stresuje, się zastanawia, ile tych gołębi wszystkich przyleci, no ale to jest każdy dylemat. Dylemat i taki stres każdego organizatora wspólnego gołębnika. Dzisiaj mieliśmy akurat dość szczęśliwe te loty, na innych gołębnikach też kolegi na Mazowszu z 1123 przyleciało chyba około 1100. U Maćka Wudzika też brakuje tylko chyba 10 sztuk i w Miejskiej Górce nie wiem ile, ale co? Tamte nie były twoje? Nie. No są, tu trzy widzimy i kolejna grupa, cztery sztuki. I wszystko z kierunku widzimy, przychodzi. O. Tam sobie siadają, widzimy te gołębie. Tu krążą, siadają. A
akurat zdążyły, już im kosiarka nie przeszkadza, już jest daleko. A one sobie swobodnie tutaj wchodzą, widzimy. W tym roku tych gołębi troszeczkę mniej u kolegi było, to trzy wloty są tylko wykorzystywane, ten czwarty tam, on też będzie wykorzystywany, tam mamy gołębi przygotowane na loty zimowe. Będziemy sobie później też tutaj mogli, tak jak w zeszłym roku kolegi Maćka Wudzika, tak samo tutaj u kolegi Sebastiana takie loty oglądać. O. I zaraz zobaczymy. No i teraz Seba liczy, ile jest ich. Sarzyńcy mają cztery teraz. Cztery, czyli z sześciu już kolega ma. Roberta z Żdąbika dwa przyszło też. Andrzej, Jarek, Sarzyńscy, Klodowcy z Wąbrzeźna, przypomnijmy, oddział 0327, nie? Ja na Bochęcia. Ile masz wszystkich tu gołębi razem? Teraz jest 47 sztuk, czyli 7 i 2 niezakoszowane. O. Znaczy one były zakoszowane, ale to są te nieopłacone, nie? Aha, to były zakoszowane, a nieopłacone, czyli one były? Były cztery gołębie takie, nie? Aha. Czyli one nie biorą udziału, po prostu nie są klasyfikowane w tym locie. O, następna grupa gołębi przyleciała. Jeszcze nie minęło 10. 7-8 sztuk. Tu będziemy widzieć, 48 mamy już odbitych, czyli te 7-8, czyli około 50 paru będzie. Konkurs ma ile? 55, tak Seba? 55, a jak wróci w ciągu 10 minut więcej jak do konkursu, to się przedłuża do pół godziny. No teraz to jest na granicy. Na granicy. Może tylko patrzeć. O. Ale sobie siadają. Tak względnie Seba ja wyszkolił, bo wchodzą tak. Nie, nie, bardzo ładnie wchodzą. Zobaczmy, praktycznie nie przysiadują, poza tym jednym, co tam chwilę siedział na dachu. Tak, jeżeli przylatują, już siadają sobie na wlotach, o, chwilkę postoją, tak jak tej, ale już ciągną tam do gołębnika. Jeszcze wejdziemy do gołębnika później zobaczyć, jaka kondycja jest tych gołębi. Nie miały długiego lotu, 9,2 km. Pierwszy lot konkursowy. No i kolega Zenon Okrajni ten lot wygrał, możemy mu pogratulować. O, i zaraz Seba będzie wiedział, jak to jest z tymi 55 gołębiami do konkursu, czy się przedłuży, czy nie. Ile masz? Akurat jest 55. Jest po konkursie, bo minęło 10 minut. Bronisław Mączyński ma dwa ostatnie gołębie, jeszcze ma kilka, bo kolegi Bronisława z pod Poznania. Od 59,29. Teraz jest 10 minut, czyli minęło, przeszło 10 minut, nie? Także konkurs się idealnie skończył. Czyli jak wróciło więcej gołębi niż w konkursie, to by się przedłużył do 30 minut, nie? Dobrze. To po konkursie? Idealnie. Mhm. I widzisz, to jest uczciwe teraz, bo jak zresztą kolega teraz chodziło dużo, to wie. Cały wykład zrobi. Zależy, który będzie. A tak jest uczciwe. Dobrze, popatrzymy. Może coś jeszcze dojdzie. My tam sobie oglądaliśmy gołębie, listę, a tutaj w międzyczasie jeden gołąb przyleciał. To był Anglik, wiesz? Ten czarny gołąb, którego widzieliśmy, to był angielski. Kogo? Dariusza Jurkiewicza. Tak, a tutaj mamy nakrapianego gołębia jednego. To będzie już 56 czy 7, tak? Ten. Za chwilę będę jechał. Tak chcę powiedzieć, że pan Bronisław Łączyński ma dwa ostatnie w konkursie. Też wczoraj ale wcześniej aktywował też miał, ale wcześniej też miał. Wcześniej też, no odbite. Ale dwa ostatnie, także wczoraj też aktywował, bo mógł jednego aktywować, także... Jo, szybci od nas. Zresztą kolega Sarzyński też dwa gołębie aktywował, bo się utrzymywały i też chyba jest z tego powodu zadowolony. No chyba tak. A to któryś z tych był? To się wszystko wyjaśni. Ten zapewne już gołąb też jest odbity, on wchodzi, no wszedł. Ten się odbił chyba ostatni, co? Seba, zobacz. Tak. Bo on tam wszedł do połowy, cofnął się. I czy był ten ostatni po kolegę Mączyńskim? Zobacz, jeszcze na sam koniec zjedź. Marek Frontczak, 56 gołąb. Może szczęśliwie, pechowo, bo poza konkursem już, ale jest. Czekamy na kolejne jeszcze 110 sztuk gołębi. Taki ciężki, niełatwy lot, no to długo nie jest. Słyszymy, kolega produkuje się, a my tutaj patrzymy, bo przyleciał w międzyczasie jeszcze jeden gołąb, tu krąży. To jest piąty nasz. Wasz piąty? No zaraz zobaczymy. On sobie pokrąży chwilkę. To będzie piąty z sześciu. Zobaczymy, czy poznał swojego gołębia kolega. O. Niech se krąży. Ale bardzo gorąco się już robi, aż tu w cieniu siedzę. Proszę się nie gniewać, że za mnie podejdę bliżej, bo nawet mi się już nie chce, bo co czas ono, o, ale jeszcze krąży. Tak, tu mu skosili trawę, to inna sceneria.
ale zaraz pewnie siądzie. Chciał pojeść, kurde, tu już słucha. Właśnie. Popatrzymy, krąży. A jeszcze ma siły, dużo widać, nie Seba? Co? Do wieczora będziemy je obserwować, na pewno będą się schodzić. Sobie później wieczorem zobaczymy, ile jest jeszcze jutro, pewnie coś przyjdzie. O. Siada, będziemy siedzieć na dachu. Ta, wszystkie z kierunku, nie było żadnego, co by gdzieś przyleciał. Jedno przyszły stąd bardziej, jedno stamtąd. I tam idzie jeszcze kolejny, zobacz właśnie, o tu pikuje. O. Ten siedzi na dachu, ale już teraz na wlot ląduje. A wstanę, o, podejdę. I drugi ten, który... O, jeszcze jeden. Już trzy kolejne, czyli będzie już około 60 sztuk. Niech tylko wejdą. Tutaj pomału będziemy naszą relację kończyć. Podejrzewam, że te gołębie będą się zbierać tutaj jeszcze w ciągu dnia do wieczora, jeszcze później jutro ktoś doleci, coś doleci. Ile mamy teraz razem? 59. Kończymy, czyli naszą pomału relację. To ten jeden jeszcze wejdzie, to mówię około 60, chyba że to już się odbił przed. Ma około 60 sztuk. Szmagło kolegi Szmaglińskiego. Kolega Szmagliński tutaj był. Jest jeszcze? O, kolegi Szmaglińskiego go 59. No. Wprawdzie bez żony gdzie przyjechał, no ale też jakoś to przebolejemy, nie? Więc ile tutaj gołębi miałeś w tym roku? 4. Dzisiaj 3 były zakoszowane, jeden został, bo w niedzielę wrócił dopiero. Mhm. A 2, ile już jest na liście? 2 chyba. 2 są. No teraz do 59 chyba jest twój. No tak właśnie. O. No nic, także dziękujemy bardzo za miły spędzony czas. Wspólnie zachęcamy wszystkich tutaj. Można przyjechać od drogi krajowej 22. Bardzo blisko. O, i cała... O, jeszcze grupa jest, to poczekamy tutaj. Te przeleciały. Z przeciwnego kierunku. Te przeleciały. No i tu lata stado, gdzieś około 15 sztuk. 15? Więcej. Zobaczymy, z 20, no. No z 20. Co? Widzimy, kolega Jarek. No i widzimy nie tylko zdolny operator kamery, ale też matematyk tutejszy. Ten policzył, Tomek mu policzył, jako obliczeniowiec, nie, to brat obliczeniowiec. No. No, zaraz zobaczymy, one wejdą. Tak takiej grupy dużej to teraz też nie rozerwie tam. Ja to musiał zaatakować. Starzyński jest następny. O, piąty. Jest piąty. I jeszcze tutaj jeden chodzi, to zobaczymy. Czyli teraz już mamy tych gołębi więcej. Jest ile? 82 sztuki. O, to przyszło 23. No tak jak Jarek miał rację, zobacz, policzył dobrze. Kolegi Jarka Bittnera jest, Mariusza Platy, Sylwii i Jerzego Bogdanowiczów, Lipskiego, kolegi Sarzyński, kolega, o, Kopernik. Kopernik to Waldek Wolciuk. Gołębi odrzutowe Pawła Sławka są, widzę. Dla hodowców to są koledzy Wardęga, Sebastian Wardęga ze sklepu, dwa hodowców WG Krośnie w zeszłym roku. Też ma tutaj. No widzimy, no. Czyli mamy tutaj 82 gołębie, czyli połowę jeszcze będziemy tutaj na pewno obserwować przylot. Jutro będziemy wiedzieć, ile tych gołębi przyszło i wtedy Sebastian... Takie, ta trzecia to taka niespodzianka, ten gołąb widzę. Jaka niespodzianka? Tak, tutaj, nie, mówię, taki hodowca właśnie, co specjalnie tutaj dał na wspólny gołębnik, bo w oddziale z kolei tam... Nie leci. Ma problem, że mówi, że tam... Takie położenie gołębnika i to też no nic, trzeba mu gratulujemy wszystkim, którzy wygrali. Te gołębie, które są, będą na pewno na przyszłe loty koszowane. Te jeszcze, które są, że tak powiem, w kwarantannie, tak jakby, czy tam w tym, żeby sobie muszą odpocząć, pauzować. No 20 minut będzie... dopiero minęło, no, ale warunki są takie, no jest wschodni, bardzo, wiatr, bardzo ciepło jest. Był dzisiaj lot taki sprawiedliwy, nie? Także my gratulujemy, dziękujemy. Tutaj jeszcze przyjdziemy z kolegami, się pożegnamy.
No i pomału kończymy naszą relację. Gratulujemy wszystkim. Kolega Sarzyński to miał szczęście. 5 na 6 gołębi zakoszowanych na dzisiejszy lot. Już się. A jeszcze jednak. No patrz, no nie wejdziemy. No 4 jeszcze. Jeszcze 4 są. Aha, jeszcze. O, jeszcze więcej. Gdzie? I teraz poprosimy kolegę Jarka. Ile jest, Jarek? 42. Ile gołębi jest przyleciało teraz? 43. Jak 43? Kurde, aż zobaczymy. No popatrz, kurde, przyszła większa grupa. Dobrze, że tych gołębi tyle przyszło, bo dzięki temu kolega Sebastian też będzie miał mniejszy stres. Może się ogoli. Każdy widzi, jakie są warunki. Jest lot uczciwy. Tak, bo wcześniej były nieuczciwe wszystkie. Nie, no jest warunki, nie, że z wiatrem, bo nikt nie może mi zarzucić, że szybkość była 1700, bo szybkość była 1000. Gołębie sobie wchodzą. Jeszcze 2 krążą w powietrzu. Trzy. O, no to tak dolatują, tak widzę. A te też wyszły z innego kierunku. Nie, te przyszły z innego kierunku. Nie, tam nie, tak z południa bardziej. Z południowego zachodu tak trochę, no. A dziś to się patrzy, nie? Słuchajcie. Patrzy się, no tak. Ja się ładnie obserwuję, bo tak to żeśmy tutaj po 5 Seba, ty czy nie śpiruj, piwo się kończy. Piwo się kończy, Seba, tam nic nie mówi, ale wiesz. Jedzie prawo jazdy, odbieram już właśnie także ostatni raz już. O, tutaj 2 są. No dobrze. To ile my idziemy zobaczyć teraz, ile przyszło i kolejny raz się będziemy pewnie żegnać i znowu grupa przyjdzie. Ale to nic. My tu nie mamy daleko do Czerska. Jo, jest! Wszystkie! Czyli kolega Sarzyński. No kurczę, komplet. No to już wiemy, kto to piwo uzupełni, także spokojnie. Dziękujemy. Tutaj popatrz. A jeden niezakuszowany jeszcze przyszedł. No. Zocki Weber. Czyli masz 3 gołębie ponad. 3, które nie, to nieaktywne. Nie, no. Pięknie. Jest komplet, to mogę. 114 sztuk. Ryszard Szuba ostatni. Nie wiem, czy to widać, bo tutaj jak trochę po słońce, 116 już nawet jest. O. Jan Bochęciak, kolejny gołąb. Tuchola 2C, co to jest 2C? Tuchola, kto to jest za hodowca? Nie wiesz. To jest, ja wiem. Nie chcesz powiedzieć. No dobra. A kolega, ja i kolega. Mariusz Cybulski. I kolegi Zenona Okrajni. Zenona Okrajni jest kolejny gołąb. 6 na 6 to mogę. To spokojnie jedziesz do domu. No to gratulujemy. Jadę wypuścić swoje. Na kolejnym locie konkursowym myślę, że się spotkamy. Gołębie, tak, bo to kolega wiózł, ale nie wypuścił się jeszcze. Nie, bo warunki nie pozwalały, niestety. Dlatego też tutaj właśnie Sebastian opóźnił troszeczkę ten, że tak powiem, wypuszczenie, ale popatrzmy, dochodzą te ptaszki. Dobrze, dziękuję bardzo i jadę. Do zobaczenia. Pozdrawiamy i życzymy miłego wypoczynku przy wypuszczaniu gołębi. Teraz leci, zobacz. Tam samolot jeszcze, no. Wilga czy coś takiego, nie? Wilga, no. Tutaj latają gołębie jeszcze nasze. Z gołębnika tutaj. Mieliśmy bardzo udany dzień. Kibicowanie było udane. Pomału kibice odjeżdżają, ale my też w międzyczasie kibicowaliśmy tym gołębiom, które przychodziły na innych wspólnych gołębnikach, które tutaj obserwowaliśmy. Miejska Górka, Czersk, Kosakowo i Mazowsze. O. I mamy na razie wszystkie ptaki. Tutaj Kazik Rydlewski też się chce pochwalić. Ile Kaziu masz? Wszystkie. Wszystkie, no, 3 sztuki. Trzy sztuki? Trzy? No i tak chyba fajnie. Honor Czerska. To też jak Honor Czerska. Nie, drugi jest. Biesek jest. O, tutaj. O, tu kolega Biesek właśnie, my kiedyś tu... Tak, bo kiedy byliśmy tutaj na locie, to pokazywaliśmy, tak się nawet zdarzało, że przylatywały gołębie wspólnie razem z tymi z treningu, nie? O, jest. O, jeszcze jeden. A ile mamy teraz odbitych już, Sebastian? 100? Jest, kolejny, zobacz. O, 3 sztuki. Ile tam jest odbitych już? 120. 120. 46 sztuk nam brakuje, ale tutaj 3 są kolejne w powietrzu. No to Seba już będzie spokojnie teraz. Brodę możesz zgolić. Albo zapuścić dłuższą. I jeszcze doszły kolejne nie. Wysocki Weber, no. 8 gołębi dostarczyli, 8 do. Dobra, spoko. Pokaż te, ile jest na końcu. 120 sztuk. 122 już. O. Tak, bo tam wchodziły. O. 122 sztuki. Dobra, teraz się na koniec już żegnam, bo też trzeba jechać załatwić parę spraw. Także do zobaczenia, pozdrawiamy. Dobry lot. Dobry lot.